Wiesław Orzoł, uprawiający karate Kyokushin, najlepszym zawodnikiem i trenerem. Sportowe odkrycie roku to Aleksander Krajanowski, kickbokser, a najlepszą drużyną zostali piłkarze Korony Ostrołęka. Rozstrzygnięto 16 plebiscyt na najlepszego sportowca regionu ostrołęckiego. Do walki o miano sportowca roku stanęło 75 kandydatów, w tym 55 w kategorii starszej i 20 młodszej. Juniorzy byli nagradzani pierwszy raz. Najlepszym okazał się Karol Łasiewicki, kickbokser z klubu UKS Fight Academy Ostrołęka. Nie mam aktualnego takiego tytułu, co chciałbym zdobyć, no, po prostu chcę zwyciężać. Najlepszą juniorką jest pływaczka Magda Kowalska. To było dla mnie niesamowite zaskoczenie. Na początku wróżyło mi się szóste miejsce. W gronie najlepszych znalazła się także paraolimpijka. Anna Kubaszewska jest mistrzynią Polski w podnoszeniu ciężarów. Jednym z moich najważniejszych i największych marzeń jest usłyszenie Mazurka Zaborowskiego i stanie na najwyższym stopniu podium na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio. Swojego faworyta można było wspomóc w głosowaniu za pośrednictwem internetu bądź wysyłając SMS. Padła taka liczba głosów, blisko 400 tysięcy, no to absolutny rekord w historii naszego plebiscytu. Nagrody przyznawano w 7 kategoriach. Oprócz sportowca roku także sportowe odkrycie roku, animatora, działacza, organizatora imprezy oraz drużyny roku.